Myślę, że to jednak ja to zjem. Myślę, że chyba dzisiaj to te wybieram. Party boy. Party boy. To nie jest łatwa czynność. Tak codziennie przyklejać sobie włosy. Buenas tardes! Czyli witajcie w mojej kuchni. A więc już nie ma tutaj amigo Pawła, jest Paulina i przedstawiam wam dzisiejsze składniki. Pablo bardziej. Pablo. Dobrze, żegnamy Pabla, witamy Paulinę. Dzisiaj mamy quesadille. Przedstawiam wam składniki, jest ich naprawdę niewiele. Jest tutaj tarta mozzarella z Biedronki, pierś z kurczaka, brokuły w towarzystwie cebuli i mamy do wyboru tortille. Te dwie wersje dostępne są w Biedronce, są to placki wieloziarniste lub placki pszenne. Dawno nie jadłam tych, nie ukrywam, więc dzisiaj robimy sobie z tymi. Zobaczymy, kto to zje, bo nie ukrywam, że ja mam chrapkę na te placuszki, ale Michał zjadł tylko tonę tostów z serem pieczarkowych. To są tosty mocy, pamiętajcie, jeżeli brakuje wam mocy, to... Legendarne. Legendarne? A jak ja powiedziałam? Legendarne, okej. Okay. To jest pierś z kurczaka. Bardzo chude mięso, które my pokroimy sobie o, w drobne paski. Niezmiennie makro i składniki pojawią się w pierwszym przypiętym komentarzu pod filmikiem. Bardzo ładne mięsko, oczywiście wcześniej umyte. Świetne źródło białka i właśnie z tego mięsa nasze danie będzie miało podbicie tego białka. A zależy nam, jak tutaj wszyscy wiecie, jeszcze wyzwanie redukcja trwa, żebyśmy jeszcze sobie troszeczkę zredukowali, ale to danie jest też idealne dla tych, którzy chcą zmasować. Oczywiście nie mówię tutaj o Michale, bo Michał regularnie się zatłuszcza. Zobacz, tak ładnie pocięte mięso zaraz wyląduje na patelni. Zaraz wyjdzie to, co robię i... to już mój drugi dzisiaj. Ale mam wszystko pod kontrolą, jeżeli chodzi o kofeinę. I niebawem idę na trening, więc ta kofeina mi się przyda na treningu, wyjątkowo. To wielki test nowych smaków, tak? Mm. Ten jest dobry i by the way, jest w moim ulubionym kolorze, niebieskim. Tradycyjnie bez tłuszczu tutaj, ponieważ ta mozzarella tutaj, którą widzicie, tarta, to nie jest żadna mozzarella light, tylko to jest ta taka tarta mozzarella, która ma tłuszcz, ale dostarcza i tak mniej kalorii niż taki ser w plastrach. Uwielbiam mozzarellę za to, że ona się tak ciągnie, no i wiadomo, fajne źródło białka i smaku przede wszystkim. A o to nam chodzi, żeby nie tyle co odejmować kalorii ze wszystkiego, tylko żeby było ich ciut mniej, wtedy nie rezygnujemy z tej mozzarelli, tylko po prostu dodajemy jej mniej. Ojejku, zaraz zacznę się śmiać, bo ja czekam tylko na moment. Jeżeli znajdziecie taki moment w filmiku, w którym Michała widzicie na golasa, bo właśnie on w takim stroju Adama nagrywa mnie tutaj, to dajcie znać, gdzie się odbija. Będę wdzięczna i wyślę nagrodę. Ale wybaczcie mu to, ponieważ dzisiaj jest bardzo gorąco, zegarek pokazuje mi 31 stopni, więc ja chętnie też bym tutaj gotowała w samych majtkach. Ale Michał tutaj łapie mnie całą, więc no. No cóż. Ale jest i tak dobrze, naprawdę. Nie narzekam. Uwielbiam taką pogodę. Ups. No i teraz czas na skrojenie cebuli, mojego jednego z ulubionych warzyw, ponieważ cebula potrafi nadać każdemu daniu taki niepowtarzalny smak i z takiej nudnej potrafy z takiej nudnej potrawy potrafi zrobić coś naprawdę nietuzinkowego.
teraz to jest ten moment, żeby dodać cebulę i delikatnie ją zeszklić, ale żebyście jej nie spalili. I czas na brokuły, żeby lekko nam zmiękły. I dalej na mniejszym ogniu sobie wszystko razem podpiekamy. A dziś dla Michała zrobimy coś z tymi muchomorami. Michał kupił sobie, jak to się nazywa, zaraz wam powiem. Grzyby Shimei. Powiem cię, a możesz się otworzyć. Mogę? Pozwalasz mi? No połasiłem się właśnie. Fajnie. Pachną jak... Zobaczcie, to sobie można chyba je zasadzić jakoś. Nie no, ładnie wyglądają, ale można sobie zasadzić też takie grzyby, wiecie? Widziałam u nas na grupie, ktoś wstawił w doniczce. Fajnie pachną. Do steka będzie? Myślę, że nie. I użyjemy tylko i wyłącznie jednego placka tortilla. Przykroimy go sobie na pół. O. I zaraz wam pokażę, co będziemy jeszcze z nim robić. Aby brokuł szybciej mi zmiękł, dolałam troszeczkę wody. Zobaczcie, tutaj się bulgocze, bul. Ojejku, te moje odgłosy, wybaczcie, ale ja po prostu lubię tak sobie poudawać różnego rodzaju odgłosy. Bul. Sprawdziłam i jest gotowe. Przestawiamy ostrożnie, żeby przez przypadek nie poparzyć Michała na deseczkę. I ja tutaj mogłam jeszcze w sumie je bardziej pociąć. Te brokuły oczywiście, więc potnę je sobie na tortilli. Już sobie przygotowałam talerz. Ja nie lubię aż takich mięciutkich warzyw, więc one są takie chrupiące. I po takim daniu będziecie się na pewno czuć syto, bo tego brokuła, zobaczcie, jak jest go dużo. Nie wiedziałam, że aż tak dużo, ale od przybytku głowa nie boli. A jeżeli chodzi o redukcję, to ta objętość jest kluczem, żeby właśnie mieć satysfakcję ze spożywanych posiłków, dlatego stawiajcie na warzywa w każdym posiłku. Już się nie mogę doczekać. Kto Michał będzie jadł, ty czy ja? Dogadamy się. Mam nadzieję, że to usłyszeliście, ale Michał mówił jak taki handlarz Mirek. Dogadamy się. Naprawdę, coś w stylu, że panie Niemiec płakał jak sprzedawał, to Michał miał właśnie taki głos. Bo musimy teraz tak docisnąć delikatnie, tylko żeby wam bokami to nie powylatywało. Zobaczcie, tak się prezentuje i teraz przeniesiemy się do mikrofali, ale zanim się do niej przeniesiemy, to poczekajcie chwilę, tylko muszę to posprzątać. Obstawiam, że 2 minutki wystarczą. A my w tym czasie tańczymy! Kochani, jednak dała mi nieco dłużej, 3 minutki. I zaraz robimy test. Wezmę gryza, a resztę oddam Michałowi, bo tutaj patrzy na mnie maślanymi oczami. Jak kot ze Shreka, jak kot ze Shreka. Myślę, że to jednak ja to zjem. Pycha. Mam nadzieję, że ten odcinek i ten przepis przypadł wam do gustu, że szybko wypróbujecie tej tortilli we własnych domach. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się w następnym odcinku. Koniecznie zostawiajcie swoje komentarze, może macie na coś szczególnego ochotę, na jakąś modyfikację jakiegoś przepisu. Czekam. Pa, pa!